No dobrze, drodzy Państwo, to pozwolę sobie zacząć nasze spotkanie. Dziś gościem Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL przy ulicy Rakowieckiej jest wyjątkowa postać Andrzej Michałowski. Dużo by mówić i o tym pomówimy, o pana życiorysie, ale powiem tak jednym słowem, postaram się określić: antykomunista. To jest chyba dobre określenie. Antykomunista kiedyś, antykomunista też dzisiaj, niezmienny antykomunista. Zresztą na sali mamy też innych antykomunistów. Witam szczególnie Krzysztofa Wyszkowskiego. Dzień dobry, drodzy Państwo. No właśnie, zaczniemy od tego antykomunizmu. Skąd ten antykomunizm u Pana się wziął? Do dzisiaj można powiedzieć, że antykomunista. Ja się urodziłem w 1946 roku i od dziecka już wychowywała mnie babcia. Mama nie miała czasu, musiała, pracowała w Narodowym Banku Polskim, brała nadgodziny. Ojca nie miałem, to ktoś musiał się zająć dzieciakiem. Babci, mąż, Stasiu, był powstańcem wielkopolskim, bo pochodzili z Września, Poznań, Pyzdry, z tamtych ta rodzina pochodziła. No i dziadek, jak powstanie wielkopolskie wybuchło, to od razu po powstaniu poszedł do Wojska Polskiego i brał udział w Bitwie Warszawskiej. No i babcia zawsze mówiła, że dziadek Stasiu gonił bolszewika aż pod Kijów. No więc jako dzieciak, później wstąpiłem do harcerstwa. Harcerstwo było, ponieważ mieszkałem na Dolnym Śląsku, a tam zagospodarowane to były przez ludzi z emigracji lwowskiej. W związku z tym miałem tych instruktorów i harcerzy, którzy byli z tych bardzo patriotyczni z tamtych terenów, spod Lwowa. Stąd wiedziałem, co to jest Baden-Powell, kto to jest Małkowski. Śpiewaliśmy na naszych zgrupowaniach harcerskich: o Panie Boże, Ojcze nasz, w opiece miej nas swej. Dotąd to wszystko trwało, dopóki harcerstwo nie zostało już upolitycznione. Ja wtedy, zmienione w komsomol tak, de facto, tak, sowiecki. Tak, i ja wtedy już z tego harcerstwa odeszłem, już nie było sensu. Zresztą później poszedłem do wojska. Po wojsku chciałem być komandosem oczywiście do 6. Pomorskiej Dywizji w Krakowie, ale ponieważ wieczorowo robiłem technikum wieczorowe, napisałem podanie, żeby mi umożliwiono, to zamiast mi umożliwić, to mnie wpakowali do marynarki wojennej na 3 lata. I tak się znalazłem w Gdańsku. Wyszedłem z tej marynarki i to był rok 68. Musiałem samodzielnie podjąć pracę. Jak to się mówi, ta polityka mnie nie bardzo interesowała. 68 rok, te pierwsze rozruchy na ulicach Polski, to mnie zastał w wojsku, to czyli ten marzec. Czyli tutaj nie brałem udziału. Tak naprawdę nie byłem tak bardzo emocjonalnie, jak to mówisz, antykomunista. Antykomunista dla mnie to jest Krzysiu Wyszkowski, który był w krwi, miał w genach to. Ja jakbym się utożsamiał przeciw komunizmowi, ale nie byłem takim działaczem, prawda? I dopiero rozumu mnie nauczyli komuniści na ulicach Gdańska w 70 roku. Ja pracowałem w zarządzie portu Gdańsk, byłem mechanikiem okrętowym na holownikach. Jako mechanik, taki mechanik, wtedy motorzysta, no to ja zarabiałem 760 zł. I co się dzieje? Przychodzi grudzień 70, robią podwyżki i ja musiałem zapłacić za kwaterę ileś tam set złotych. Do tego musiałem się sam wyżywić. Chodziłem do technikum, już kończyłem technikum wieczorowo, żeby sobie dorobić. Paliłem w takiej restauracji w Nowym Porcie, Wiking. To była taka restauracja, gdzie bojki i prostytutki miały swoją siedzibę. Ja tam w kotłowni paliłem. No więc, ale tak się to zbiegło z tym grudniem 70, że jednocześnie jak brałem udział na ulicach Gdańska w tych wielkich bitwach przeciw komunizmowi, to wtedy tam mnie uczyli tego rozumu antykomunistycznego, to jednocześnie podpalałem komitet wojewódzki, czyli musiałem napalić w piecu Wikingu, żeby nie zgasło, i leciałem, tramwaje nie chodziły, autobusy nie chodziły, kolejki nie chodziły, to biegiem z Nowego Portu, to jest kilka kilometrów do centrum Gdańska, i tam żeśmy fajer robili na komitet wojewódzki. Od tego czasu możesz
mówi na mnie antykomunista. Właśnie może też wielkie brawa dla Andrzeja Michałowskiego. Rzeczywiście, drodzy Państwo, może odejdziemy od tej formuły pan, bo no, znamy się nie od dziś, także nie będziemy sobie panować. To jest bardzo ważny moment, najważniejszy właściwie moment, grudzień 70, zwany wciąż i to bardzo, bardzo pokracznie, niesłusznie wydarzeniami czy wypadkami. To była po prostu masakra robotników, ale ten moment jak gdyby ukształtował cię już na późniejsze lata, a też ten antykomunizm rodzinny, rozumiem, powrócił, ale może powiedz, dlaczego znalazłeś się na ulicach Gdańska? Co się stało w twoim zakładzie pracy? No więc mój zakład pracy, zarząd portu zaraz przystąpił w tym samym dniu, kiedy stocznia zastrajkowała. Ale wtedy stoczniowcy wyszli na ulicę i chcieli, domagali się cofnięcia tych drastycznych podwyżek. Proszę Państwa, w stoczni, żeby utrzymać rodzinę i żeby zarobić na chleb, to trzeba było 300 godzin miesięcznie zapierniczać. To było, i to nie w takich warunkach byle jakich. To były ciężkie warunki. Spawacze, ci, którzy piaskowali, ci, którzy właśnie tam Walentynowicz była taką, powiedzmy, mamą. Jeszcze nie było Solidarności, ale mamą związków zawodowych, które później razem z Krzyśkiem Wyszkowskim nielegalnych, tych wolnych, to zakładała Anka Walentynowicz z Krzyśkiem. I ona tam miała pieczę nad tymi wszystkimi ludźmi. Ja natomiast pracowałem na tych holownikach w porcie gdańskim. I co się okazało? Taki niski zarobek, tutaj podwyżki, do garka nie ma co włożyć, za stancję trzeba było zapłacić. No więc co mi, jak stocznia wyszła na ulicę, no to my portowcy, żeśmy z Nowego Portu aż do Komitetu Wojewódzkiego Partii, to nas około 1200 ludzi szło. Jak się znaleźliśmy pod komitetem partii w Gdańsku, to się okazało, że jest już nas kilka tysięcy i portowcy i powoli po drodze wszystkie zakłady pracy, małe, duże, wszyscy się przyłączali. To był zbiorowy protest w Gdańsku. Ten protest się dopiero, no i tak, wylądowaliśmy. Jedna uwaga, bo twój zakład pracy właściwie chciał złamać ten strajk, tak? Tam byli łami strajkowie, chyba dobrze mówię. Tak. I stąd też, no, jak gdyby to była twoja indywidualna decyzja, żeby opuścić zakład pracy właśnie Port Gdański i udać się na ulicę, żeby bić się z komunistami. To był drugi dzień strajku. Wydział holowniczy to jest taki wydział, który wprowadza statki do portu. Jeżeli my nie wprowadzimy statku, to port nie ma co robić, bo ludzie tylko stoją i czekają. Te dźwigi są i to jest bardzo newralgiczne miejsce w porcie. W każdym porcie. To jest wprowadzanie statków, wielkich, olbrzymich statków. Żeby Państwu uzmysłowić, przepraszam, że wchodzę w słowo, ale port, kapitanat portu gdańskiego i w ogóle port gdański, to jest vis-a-vis Westerplatte, to jest właśnie to wejście do kanału portowego. No więc okazało się, że ci partyjni, kapitanowie tych holowników, zebrali tą całą młodzież, tych wszystkich bosmanów, marynarzy, maszynistów, mechaników okrętowych, motorzystów i tłumaczą im na tej kei, że ten... Chodziło o wejście Batorego na stocznię remontową. Batory przypłynął z Kanady, stał na redzie i trzeba było wprowadzić. Wprowadzenie Batorego wiązało się z tym samym, że my łamiemy strajk. Jeżeli strajk jest ogłoszony w całym Trójmieście, wszyscy stoją, to nie może być tak, że nagle wydział holowniczy mój łamie strajk i wprowadzają Batorego. No i niestety tak się stało, że przekabacili tych kilka holowników i ten Batory został wprowadzony. Później mi się to odbiło w 81 roku, w 13 grudnia, jak był strajk w porcie gdańskim, już jak stan wojenny jaruzelski wprowadził. Próbowali zrobić to samo, co w grudniu, ale wracam do Gdańska, więc... Właśnie może dopytam tylko, jak odebrałeś tę komunę, która strzelała po prostu do robotników na ulicach Gdańska? Jak ty to pamiętasz, jak to odebrałeś?
najpierw żeśmy spod tego Komitetu Wojewódzkiego poszli na Politechnikę, pchaliśmy taką nysę, która miała, to była nysa, nysa to jest taki mikrobusik z mikrofonami, to jak z Wydziału Komunikacji z mikrofonami. Czerwoni przy tym komitecie partyjnym przygotowali to sobie, żeby do tych robotników przemawiać. Kierowca uciekł, kluczyków nie było do tego auta i myśmy to auto pchali aż do Wrzeszcza na Politechnikę. Na Politechnice był wielki wiec studentów. Okazało się, że rektor tej Politechniki, nie pamiętam tego nazwiska, powiedział, że studenci nie będą się wtrącali. A wiecie dlaczego? Dlatego, że w 68 roku esbecja przebrała aktywistów partyjnych, ormowców i tak dalej i oni bili wszędzie pałami po cywilnemu i stąd było bardzo łatwo zmanipulować studentów. Gdzie nie idźcie z tymi robotnikami, bo oni was bili. No i studenci, jakbyśmy przyszli pod akademiki przy Derdowskiego tam we Wrzeszczu, to studenci krzyczeli, jesteśmy zamknięci, nie możemy pójść z wami. Wróciliśmy z powrotem do Gdańska i pod partię żeśmy poszli pod tym, nie pod partię, tylko pod prasę. Myśmy krzyczeli, że prasa kłamie, partia kłamie i okazało się, że delegacja, która weszła rano do komitetu partyjnego, cała ta pięcioosobowa delegacja została aresztowana. No i okazało się, że oni są zamknięci na Kurkowej w areszcie przy komendzie milicji tej Śródmieście. Zresztą no Kurkowa będzie miejscem, tak. Gdzie no i, ale przynajmniej dwa razy tam się znajdziesz. Ale słuchajcie państwo, co się dzieje dalej? Gdzieś kilka tysięcy ludzi, gdzieś około 3 tysięcy, tutaj dzisiaj to się nazywa 3 maja, kiedyś to była Świerczewskiego, tam od Świerczewskiego żeśmy poszli, chcieliśmy iść na więzienie i odbijać tych ludzi. Okazuje się, że w oknie na pierwszym piętrze przez megafon przemawia do nas facet w robotniczej kufajce i mówi, nie idźcie tam na to więzienie, bo was poszczelają, tylko trupy będą wszędzie. No i okazało się, że ci stoczniowcy, którzy koło mnie, bo tam żeśmy byli wszyscy zmieszani, jedni krzyczą, to nasz człowiek, to nasz ze stoczni, poznaję go, a drudzy krzyczą, to kapuś, to jest kapuś. Wiecie, kto to był? Lech Wałęsa, który do dzisiaj się nie przyznaje. Co on tam robił? Którędy wszedł? Kto go tam zaprowadził? Dlaczego do nas to... Zawsze ma jakąś wersję swoją, że tam drzwi były otwarte, że tam przez szybę jakąś wszedł. Bez sensu. To jest zresztą przyczynek do tego, że niektóre osoby podejrzewały, a niektóre wręcz wiedziały, jaką rolę Lech Wałęsa odgrywał już w roku 1970. Potem historia to wszystko potwierdziła. Historia oparta na dokumentach. No i... Natomiast grudzień 70. rok to jest z jednej strony powrót do twojego antykomunizmu, jak gdyby w sobie odnalazłeś ten antykomunizm, ale to jest też lekcja bardzo ważna na przyszłość, jak nie postępować, czyli nie wychodzić na ulicę, tylko prowadzić strajki w zakładach pracy i to potem przydało, ta lekcja się przydała w roku 80. Tak, ja, żeby zakończyć ten grudzień 80, cały dzień walki. Zaczęli nas atakować tutaj od Bramy Oliwskiej. Otoczyli nas dookoła. Otoczyli tutaj dworzec. Otoczyli od stoczni, od Trzech Krzyży, tamtędy, od gazowni. Znaleźliśmy się w takim kotle. Zima była ostra, ale nie była śnieżna. W związku z tym torowiska tramwajowe miały pełno tych drobnych takich kamieni. I to była nasza broń. Jak myśmy wtedy wpuścili te oddziały, oni mieli takie gogle, nie było tak jak 81 rok. To mieli stalowe hełmy niebieskie, gogle i niektórzy mieli maski gazowe. Przeciw temu gaz był tak puszczany, to się nazywało szermu. To były takie kilkunastocentymetrowe długie pociski NRD-owskie, mosiężne i taki wystrzelony ten pocisk, on miał około 300 stopni. Jak do nas, w nas, tak zabili człowieka w Gdańsku, młodego chłopaka. Z bliska strzelił z tym pociskiem gazowym. Więc tych pocisków gazowych na nas tysiące szło, setki, a nawet i tysiące przez te dni. Jeszcze czołgi nie przyszły na ulicę Gdańska. Do pierwsze były bitwy tutaj przy Dworcu Głównym i przy dzisiaj 3 maja i był taki hotel Monopol, a budowali podziemne przejście dzisiaj od hotelu ten inn,
i zieleniak wielki, same takie szkielety stały Centrum Techniki Okrętowej. I wiecie, że tam było mnóstwo rur tych stalowych jako rusztowania. I myśmy te rury, te stalowe, te rusztowania też później używali do zatrzymywania. Były takie zbraniewa, przyszły małe czołgi na gąsienicach. I myśmy te stalowe rury, jedna w drugą i w te gąsienice. To ten czołg się tak dookoła obracał. Przy mnie widziałem, jak przejechał taki czołg człowieka. Myśmy go wciągnęli do holu dworca głównego w Gdańsku. Ten człowiek już nie żył. Później widziałem, jak naprzeciwko Żaka tam płynie taka rzeczka mała. Nie pamiętam nazwy tej rzeczki. I tam zaatakowaliśmy grupę tych milicjantów i były takie łopatki do lodu. No i widziałem, jak ludzie, ktoś tam złapał tą łopatkę i ulał tego milicjanta i wrzucili go do tej rzeczki. Czyli tych zaczęły się już trupy, już zaczęli już wieczorem już od hotelu Monopol już strzały były, już strzelali do nas. To już były bitwy. Ręce całe poparzone, twarz od gazu, nie wolno tylko było przecierać oczu. Tak mnie uczyli szacunku do partii i do bijącego serca do milicji obywatelskiej. Która... Uczyli cię trwale i, no i się ku chwale ojczyzny, można powiedzieć. Mamy, tak przeskoczymy do kolejnych wydarzeń, czyli mamy sierpień 80 roku, 14 sierpnia wybucha strajk w Stoczni Gdańskiej. Strajk, który, jak też wiemy dzisiaj z historii, miał być szybko zgaszony, miał być zakończony. Miał to zrobić wspomniany już Lech Wałęsa, zadowalając się postulatami ekonomicznymi, socjalnymi, że będzie podwyżka, tak, 1500, dobrze mówię, złotych na osobę. No ale nie wszyscy się na to zgodzili szczęśliwie. Znamy rolę kobiet, dzięki którym ten strajk w Stoczni Gdańskiej został podtrzymany. To jest między innymi Anna Walentynowicz. Ale podobne nastroje panowały u ciebie w porcie gdańskim. Wam się to i tobie przede wszystkim nie podobało się to, że ten strajk ma być zakończony, że jak gdyby na tych aspektach żądaniach ekonomicznych się skończy, bo wy chcieliście czegoś więcej. No tak, zaczęło się to 14. Ja do pracy przyjechałem, już tramwaje nie chodziły. Miałem taką starą Skodzinę 100 SL. I tą rozklekotaną Skodziną przyjechałem do portu. No i okazało się, że już port stoi, że tramwaje już stoją, wszystko już jest w pogotowiu. No i okazało się, że znowu zaczyna się ta sama historia. Czerwoni próbują przekonać marynarzy, żeby wprowadzili statek, który przyszedł z apatytami. To jest taka ziemia, z której robi się do fabryki fosforów i robi się z tego nawozy fosforowe. No i krzyczą, że jeżeli nie wprowadzimy tego statku, to cała fabryka stanie, wszystko będzie wielkie straty, milionowe. Ja mówię, słuchajcie, znowu powtarzają tą samą historię, co w grudniu 70, że jak nie wprowadzimy, nie wprowadzamy i koniec. No i zostałeś przywódcą strajku w porcie gdańskim. Tak, nałożyli mi opaskę strajk i wysłali mnie do komitetu. Okazało się, że po 2 czy 3 dniach w porcie następuje duży ferment, bo mówią tak, my tutaj strajkujemy, a stocznia dostała już po 1500 i strajk po prostu jest rozwiązany. Nasi ludzie posłali tam swoich kolegów, którzy powiedzieli nie, stocznia stoi, dlatego że, a nie wiedzieliśmy wtedy, że jakie były rozgrywki wewnątrz stoczni. Okazało się, że Wałęsa podpisał porozumienie, miał ten strajk wygasić. No i okazało się, że powstał wtedy międzyzakładowy komitet strajkowy i Wałęsa już nie mógł sam o tym decydować. Stąd w porcie i w innych zakładach pracy zamiast ten strajk gasić, to się ten strajk rozwijał już wtedy na całym... Zamienił się w tak zwany strajk solidarnościowy, tak, wielu zakładów, tak. Trójmiasta. No więc tak nas Wałęsa chciał, jak to się mówi, no, był człowiekiem sterowanym. Ja później, pisząc moją książkę Moja Solidarność, Fakty, Zdrady i Nadzieje, rozmawiałem z wieloma oficerami, zresztą razem z Krzysztofem Wyszkowskim, żeby przesłuchiwali majora Frączkowskiego, który nam dużo, dużo rzeczy, nie wszystko jest prawda, ale my z autopsji,
Krzysiek był w stoczni, ja byłem w stoczni, ja byłem w porcie. Czyli te opowieści tych oficerów SB my mogliśmy zweryfikować, czy to była prawda, czy nie. No ale większość oni mówili, że mówili prawdę, dlatego że chcieli się najpierw załapać na to, na weryfikację, w 1989 roku, żeby zostać zweryfikowani pozytywnie w służbach, a później, jak im odebrali przywileje emeryckie, to szukali takich kontaktów jak ja, jak Krzysiek, jak inni koledzy, żeby się współpracować i wybielić. I wtedy już mówili dużo, dużo więcej jak w 1989. Stąd moja wiedza dzisiaj, gdybyśmy chcieli to... A zresztą, proszę Państwa, Keller zrobił kilka filmów na temat, na podstawie mojej książki, Fakty zdrady i nadzieje, moja solidarność. Taka pierwsza część takiego tryptyku to się nazywa Konspirator. Druga część nazywa się Kombinacje operacyjne. To ja byłem z Borusewiczem, wymyśliłem ten wielki kontajner, który z tymi maszynami został aresztowany. I ja później chciałem to wszystko wyjaśnić. Dlaczego? Kto był agentem? Kto nad tym wszystkim czuwał? I trzecia część nazywa się Norweska misja. To jeżeli Państwo pukniecie w Google, to tam te wszystkie moje opowieści będą przekształcone są w film fabularno-dokumentalny. I to robił Keller. Do tego jeszcze dojedziemy na pewno. Natomiast takie pytanie fundamentalne. Dlaczego właściwie Twoim zdaniem podpisanie porozumień sierpniowych, porozumień jagdańskiego, szczecińskiego, jastrzębskiego były potem jeszcze... porozumienia chłopskie. Dlaczego właściwie uznajemy to, czy uznajecie to, historia to uznaje za sukces? No bo no to jest myślenie trochę ahistoryczne, tak? No ale można było się jednak spodziewać, że komuniści nie dotrzymają tych porozumień, że to jest pewna gra taktyczna tylko z ich strony. Biorą was na przetrzymanie, prawda? Podpiszemy coś, nie będziemy tego przestrzegać, mamy na chwilę spokój, a potem i tak was załatwimy. No więc... typowy przykład, jak można załatwić ludzi, którzy nie są prawnikami, są naiwni, są cali, gotowi za ojczyznę pracować i wiernie jej służyć i tak dalej. To było pierwsze, że Szczecin podpisał porozumienie pod tytułem i nie wyrzucił z tego przewodniej roli partii. W Gdańsku już na tyle, już tam czuwał nad tym Andrzej Gwiazda, był bardzo... bardzo sprytny Andrzej był, znał komunistów, bolszewików od tą zarazę od urodzenia chyba. No zresztą dzieciństwo już... spędził na Syberii, wywieziony w tej pierwszej wielkiej wywózce w lutym 40 roku. Także tak. Znał od podszewki, czym jest Bolszewia. I Andrzej przy tych porozumieniach, gdzie już Jagielski to podpisywał, żądał tak zwanych gwarancji, czego Jurczyk nie żądał. Jurczyk też był agentem, tak jak Wałęsa. A Becja załatwiała z Jurczykiem wszystko to, co chciała w Szczecinie. Ale już tutaj Wałęsa nie mógł podskakiwać, bo Andrzej Gwiazda już tutaj był człowiekiem, który pilnował tego i powiedział, ja chcę mieć gwarancje rządowe, a nie partyjne. Partia nie jest dla mnie żadnym partnerem. No i wiecie, kto dopiero te gwarancje rządowe załatwił? Jastrzębiu, przewodniczący Huty Katowice, to Andrzej Rozpłochowski, ale przy pomocy mecenasa Andrzejewskiego. I dopiero Andrzejewski jako jego doradca powiedział, słuchaj, to musi być załatwione sądownie, ale musi mieć gwarancję, podpisuje nie jakiś partyjny bolszewicki sekretarz, tylko to podpisuje premier. O, i wtedy, bo to podpisuje rząd, a nie sekretarz partii. I pozwolę sobie tylko, przepraszam, na taki mały wtręt, bo skoro wymieniłeś Andrzeja Rozpłochowskiego, niestety świętej pamięci, to wybitny człowiek, Polak, patriota. Bardzo często wspomina się Andrzeja Rozpłochowskiego w kontekście jego wielkiego sukcesu, czyli tak zwanego porozumienia katowickiego, chociaż on wolił określenie porozumienie dąbrowskie, ponieważ było zawarte w Hucie Katowice, ale Huta Katowice leżała i leży w Dąbrowie Górniczej, że było to jedyne porozumienie zawarte bez udziału agentów rządzących, prawda, tymi sytuacjami. No bo rzeczywiście mamy Gdańsk, mamy Szczecin, mamy też Jastrzębie i nie do końca do dzisiaj rozpoznana rola Jarosława Sienkiewicza.
No i mamy tę Hutę Katowice, która uratowała de facto honor tych strajków, no bo prowadził ją Rospuchowski od początku do końca, nie podstawili nikogo innego. No i ale w Gdańsku to wyglądało jednak ciut inaczej. Czy można było więcej uzyskać, twoim zdaniem, wówczas w Porozumieniu Gdańskim? Czy to był rzeczywiście full i tak przy założeniu, że komuniści tego nie dotrzymają? Nie, Solidarność sama zaczęła siebie zwalczać. Zaczęły powstawać frakcje, byli ludzie, którzy byli agentami, podporządkowani służbom i z nimi można było różnego rodzaju kombinacje operacyjne robić. I byli ludzie tacy jak ja, tacy jak Andrzej Gwiazda, jak inni koledzy z różnych zakładów pracy. Pierwszą, która oskarżyła publicznie Wałęsę o zdradę, to była Anna Walentynowicz. I wtedy Solidarność się zaczęła dzielić. Każdy ciągnął swoją stronę. Co esbecji było to na rękę i komunistom również, żeby, pamiętacie, ten marcowy po pobiciu Rulewskiego miał być ten strajk generalny. Okazało się, że Wałęsa już tak współpracował, że nawet fałszował wyniki z poszczególnych zakładów pracy, które przychodziły do komisji zakładowej w stoczni, że zakłady pracy nie chcą w Polsce żadnego strajku generalnego, co było nieprawda. Znowu z Wałęsie zarzucono zdradę. Czyli tak nas rozpracowywano powoli, po kolei, czyli czy można było coś więcej. A jeszcze mało tego, wpuszczono między nas agentów esbeckich, którzy stawali na czele różnego rodzaju organizacji związkowych i oni byli najbardziej radykalni. Krzyczeli, że idziemy na Lwów, będziemy odbijać Wilno, komunistów będziemy wieszać. To wszystko była woda na młyn bolszewikom. Bo jak oni, jak Jaruzelski ogłosił stan wojenny 13 grudnia, to wierzcie mi, że taki człowiek, Przymanowski, on napisał tych czterech pancernych i psa. To on w Sejmie wystąpił i powiedział, Solidarność malowała krzyże na drzwiach oficerów, milicji, wojska, że tam będą ludzie mordowani. To wszystko była propaganda w Sejmie i brawa z tego Przymanowski dostawał. Mało tego, mówił, że są instrukcje, że Solidarność będzie mogła zabijać kobietę w ciąży, ale do trzeciego miesiąca tylko. No. To jest pewna powtórka z propagandy, jaką sączono wobec żołnierzy wyklętych. Ale ludzie w to wierzyli. Są pewne niezmienne historie i niezmienne chwyty, żeby ośmieszyć, żeby oczernić. Twoje wspomnienie z hali Oliwii, pierwszy zjazd Solidarności. Ja byłem członkiem, delegatem na zjazd regionalny. I taka była demokratyczna forma wyborów, że nie była zbieżna. Nie można było, żeby ktoś, kto nie uzyskał odpowiedniej ilości głosów, żeby można automatycznie odchodził. Nie. Myśmy się 7 dni wybierali i żeśmy nie wybrali zarządu regionu. No taka była prawda. I zarząd regionu nie był w pełni skompletowany. Czyli uczyliśmy się tej demokracji i chcielibyśmy bardziej demokratyczni jak demokracja, chociaż w takiej anegdocie to wam powiem, jak Bace pytali, coś ta Baco taki smutny, przecież demokrację mamy. On mówi, a co tam demokracja, nie podoba wam się? Nie. A dlaczego? Bo demokracja to większość. No tak, a większość to głupki, mówi. No, taka była... I takich naiwnych ludzi w całej Polsce było mnóstwo. Chcieli być tak demokratyczni, że nie widzieli, że esbecja im wprowadza w szeregi agentów, że wszystko będzie za chwilę rozpracowane. Byliśmy bardzo fajni i naiwni, ale bojowi, patriotyczni. No, taka... Ci agenci byli oczywiście największymi demokratami i wprowadzanymi demokratycznie. Stawali na czele, podpuszczali ludzi. Tak jest. Natomiast twoje wspomnienie z Karnawału Solidarności, jak to w ogóle odczuwałeś? No bo nastąpiła jednak wielka zmiana. Udało się powołać mimo też wielu problemów i schodów pierwszy w bloku wschodnim, w bloku komunistycznym, niezależny związek zawodowy. To była wielka sprawa. No i wiele osób zachłysnęło się i związkiem, i tą wolnością, nie tylko prawami pracowniczymi, ale też można było oddychać trochę lepiej w tym strasznym systemie. Ja byłem działaczem Solidarności, który
chciał dbać o rozwój i gospodarkę. Stąd zostałem wybrany na wiceprzewodniczącego sekcji krajowej żeglugi i gospodarki morskiej. Moim zadaniem było dbanie o kodeks morski, o prawa pracownicze, o wszystkie te gospodarkę morską. Przyjeżdżałem tutaj do Warszawy i byłem w takiej komisji, która miała, pamiętacie, wtedy się mówiło, że się reformuje państwo. To nie była żadna reforma, tylko to było przeciąganie w czasie, żeby, a w tym czasie, jak ja jeździłem do Warszawy na te spotkania gospodarki morskiej, gospodarki polskiej, bo to było, to widziałem mnóstwo oficerów marynarki wojennej, które jeździło w tom i z powrotem do Warszawy. Jaruzelski wtedy testował wszystkich żołnierzy, oficerów, czy oni, bo nie można by było tak nagle, Jaruzelski ogłasza stan wojenny, a część wojska mu się buntuje. To wtedy chodzi do rozlewu krwi. No, chociaż 13 grudnia nie był do końca pewien i jednak jakiś margines tego, że wojsko nie pójdzie, nie wykona rozkazu, był. No tak, ja nie... Partia się bała tego, Jaruzelski się bał tego. Port jednak. Gdyński wszedł w tą zadymę między Wałęsę a Zarządem Regionu i Komisją Krajową, gdzie były straszne już podziały. Ludzie się już zaczęli nienawidzieć po prostu. Myśmy w Porcie Gdańskim przygotowali się do reformy, do karty portowca, do ilość nadgodzin, do prawa pracy. To było naszym zadaniem. I ja byłem taki naiwny, że myślałem, że... O takim miałem klapki na oczach, jeździłem do Szczecina, do Agencji Morskiej jednej, do drugiej, do portów. Tam żeśmy debatowali, jak tą gospodarkę naprawić, a w tym czasie Jaruzelski przygotowywał stan wojenny, a Solidarność się trzymała za gardła i się kłóciła, a Wałęsa oszukiwał wszystkich i robił poza plecami ludzi swoje własne układy. I tak się zbliżał ten grudzień, 13 grudzień. Czyli ten karnawał Solidarności jednak nie do końca sierankowo wyglądał, jak słyszymy z ust Andrzeja. Ale jeśli chodzi o nastroje, tak, czy rzeczywiście ludzie poczuli na przykład w Gdańsku, w twoim zakładzie pracy, że to jest jakiś powiew wolnej Polski, że to jest jakaś namiastka powrotu do tej wolnej II Rzeczpospolitej? No zaczęło się od wolnych związków zawodowych. Jeszcze raz się kłaniam Krzysztofowi, bo jest jednym z założycieli wolnych związków zawodowych na Wybrzeżu. Później przychodzi Solidarność, czyli etap wyższy drugi. Już można to instytucjonalnie powiedzieć, że stajemy się siłą. Później przychodzi Karnawał Solidarności i w tym Karnawale Solidarności, mimo tej ciężkiej bidy, tych kartek, tych kłótni, tych strajków, tutaj milicja strajkuje, ta cywilna, tam znowu wojsko chce mieć swoje własne przywileje, pracownicy chcą mieć, rolnicy chcą mieć, każdy chce mieć tą swoją solidarność i w tym wszystkim, co się rodzi, ano rodzi się nie związek zawodowy, ale rodzi się wielki, olbrzymi ruch patriotyczny. I to daje dopiero skrzydeł, dopiero daje moc. I wtedy zobaczyliśmy, że można się wszyscy policzyć, ilu nas jest. Mimo, że byliśmy rozpracowywani przez służby, przez propagandę, przez bidę. Przecież to kartki wszędzie, żeby dostać troszkę mięsa, kawałek, to trzeba było mieć kartkę, żeby dostać cokolwiek w sklepie, a kupić telewizor, a mieszkania. Zapomnijcie o mieszkaniach. Wszystko to było daleki horyzont. Nie było... Byli tacy, którzy w Totolotka wygrywali, jak świetnie pamiętamy. Andrzej Michałowski walczy w roku 1970, walczy w roku 80, będzie też walczył w roku 81. Kolejny strajk w porcie gdańskim, ale 13 grudnia, czy to spadło na ciebie, na was, jak grom z jasnego nieba? Na ile to było zaskoczenie i pytanie, co robić dalej? Ja 12, to była sobota, bardzo późno przyjechałem ze Szczecina, bo tam mieliśmy spotkanie z Agencją Morską, dlatego że ja regulowałem zatrudnienie marynarzy na obcych banderach.
byłem taką z ramienia Solidarności szefem akwizycji pracy za granicą dla marynarzy. Żeby marynarze byli bardzo wykorzystywani, wierzcie mi, ITF, nie byliśmy w związkach zawodowych międzynarodowych ITF-u, czyli nieraz całe załogi u Greków, u jakichś tam innych, Niemca czy u kogoś, nagle statek został aresztowany za niespłacanie zobowiązań portowych czy przeładunku, frachtu i tak dalej, a ludzie zostali wyrzucani na bruk. I ja później w 1987 roku na Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie, już będąc w Norwegii na emigracji, właśnie referowałem w Genewie w związkach zawodowych międzynarodowych MKWZZ-cie jak o ochronę polskich marynarzy. Ale wracam do tych marynarzy z 1980 roku. No więc myśmy musieli mieć jakąś tam ochronę. Ja byłem cały przejęty tą reformą gospodarki, a w tym czasie Jaruzelski szykował już zamach. 13 grudnia wróciłem z tego Szczecina, położyłem się spać. Rano o 6 przyjechał kierowca z Komisji Zakładowej Solidarności Portu, puka do drzwi, tam dzwoni i mówi, że jest stan wojenny. Ja mówię, jaki stan wojenny? Byłem taki gospodarczo zaaferowany, że nie widziałem tego wszystkiego. I pojechaliśmy do portu, okazało się, że to jest niedziela, port już stoi. Trzeba było podjąć decyzję o tak zwanym strajku okupacyjnym. Nie można było ludzi ani zmuszać, ani przekonywać, tylko trzeba było zrobić na stołówkach, wszędzie, na kolownikach robiłem spotkanie z załogami i mówiłem, słuchajcie, czy przystępujecie do strajku okupacyjnego, czy tylko do takiej indolencji pracy. Ile osób przystąpiło? Więc proszę Państwa, stocznia to jest taki kwadrat otoczony murem, są bramy i tam można było wszystkie przy strajku okupacyjnym porozstawiać młodych ludzi, którzy pilnowali tych bram, tych płotów, tych murów. Natomiast Port Gdański to jest 18 kilometrów wolnych nabrzeży. I tam prawie 7 tysięcy ludzi pracowało. Więc nas można było bardzo łatwo zaatakować. Nie było problemu. W związku z tym ustaliliśmy, że takim naszym punktem największym oporu do strajku okupacyjnego to jest Wydział II Wiślany. Dlatego, że z tyłu były działki i rowy melioracyjne. Z tamtej strony mieliśmy torowiska i wagony napełnione siarką. Z drugiej strony mieliśmy cysterny puste po lotniczej benzynie i nabrzeże, gdzie statki stały. I taki jedyna droga to był taki most drewniany, gdzie można było wjechać na teren tego nie wydziału, tylko rejonu drugiego Wiślany. I tak żeśmy porozstawiali ludzie z butelkami, z benzyną na dachach, wszędzie. To jest olbrzymi teren, większy jak stocznia. I wszędzie żeśmy porozstawiali tych ludzi. Nad nami latały, ZOMO nie atakowało na piechotkę, nigdy. Zawsze musiały być albo jakieś ciężkie pojazdy, albo samochodami. Przez te działki, przez to wszystko nie dało się nas zaatakować. I helikoptery nad nami latały i fotografowały to wszystko. Okazało się, że komisarz, port zawsze podlegał, był podległy jako struktura militarna marynarce wojennej, wojsku. Stocznia podlegała cywilnej, milicji. Czyli obiekt strategiczny. Obiekt strategiczny. I wtedy postanowili, ci komisarze zaczęli z nami rozmawiać. Takie było spotkanie. Powiedzieliśmy, że jeżeli ZOMO nas zaatakuje, takie wielkie pały, które szły do Chin na eksport z tych magazynów, żeśmy wszystkim ludziom wydali, było nas tam ponad 1200 ludzi na tym rejonie drugim. Żeśmy te pały wszystkim rozdali, to były pały do takich kilofów, trzonki takie. I powiedzieliśmy, że tym komisarzom wojskowym, jak ZOMO wpuścicie, to będziemy się bili na śmierć i życie. Nie ma przeproś. Już to było przecież po kopalni Wujek, po górnicy jeszcze strajkowali na dole, jeszcze to była Ziemowit chyba, czy Piast, kopalnia, prawda? Na Piaście był najdłuższy. Tak, rafineria była rozbita przez
przez komandosów tych czerwonych berety tak pobili ludzi w rafinerii gdańskiej, bo to też strategiczny zakład. Ale no was nie pobili, tylko no wzięli was podstępem. Nie mogli nas zaatakować nijak. No ale co zrobili? Napuścili na nas takie wielkie trzy olbrzymie kutry rakietowe. To w tym filmie Konspirator zobaczycie moją rozmowę z kapitanem, z komandorem Swatko, który był komisarzem i dowodził tym całym z marynarki wojennej. Wszędzie tych chłopaków, bo to było wojsko, wszyscy w kałachy, broń, amunicja ostra, no i podpływali tymi kutrami do nas i przez megafon krzyczał, bo zrobiliśmy na tym Wiślanym, ja tam wszystkie te ciężkie holowniki. Ten holownik to mniej więcej jeszcze większy był jak kuter, kuter torpedowe to małe były, rakietowe kutry, to miały chyba ze 12 metrów szerokości i ze 20 parę długości. Te wielkie takie rury tych rakiet, karabiny maszynowe, takie, to nie karabiny, to działka takie sprzężone, szybko szczelne. I oni to wszystko poodkrywali, podpływali na takich wysokich, bo to tam nie było silników, tylko były turbiny. Smród straszny z tych rur szedł, z tych turbin i te turbiny waliły, tak tą wodę mieliły i to taki huk potężny. I ten komandor do mnie krzyczy: panie Michałowski, jest pan żołnierzem, będzie pan odpowiadał tak jak dezerter, jak za odmówienie rozkazu, stanie pan przed sądem. No to ja też na tym pomoście holownika, myśmy takie wielkie, bo to holowniki były ratownicze, wielkie te takie pompy, gdzie strumienie wody, potężne strumienie wody, to myśmy te pompy na nich nastawili. Ja mówię: wie pan co, panie komandorze, najpierw, żeby pan mnie straszył, że ja jestem żołnierzem, to trzeba mi dać kartę mobilizacyjną, wcielić mnie do wojska, dać mi mundur, a pan co pan ze mnie robi tutaj żołnierza? Patrz pan, w tym swetrze mówię, mów pan do mnie partyzancie Michałowski. No i w ten sposób żeśmy się jakby odganiali, ale ludzie zaczęli się bać strasznie, bo to helikoptery, tutaj te wielkie, ja chciałem statek taki, ziemia wielkopolska, nie bydgoska, ziemia białostocka. To był Masowiec. Chciałem tą ziemię białostocką w poprzek kanału, ale powiedzieli mi: Andrzej, nie rób tego, dlatego że oskarżą cię jak o pirata, że zabrałeś mienie. A jeszcze mało tego, kapitanowie na holownikach nie podlegali kodeksowi temu, jak się mówi, oprócz, że podpisywał w zakładzie pracy jako kierownik statku, to jeszcze podlegał ustawie o pracy na statkach morskich. Czyli wszystkie, gdybyśmy ten statek abordowali, czy go zabrali, stawiali, to ci ludzie by odpowiadali tak jak zbóje, jak ci, którzy, tak jak dzisiaj na tych wodach południowych, którzy te, jak piraci, tak, tacy piraci, zbóje, no. I wtedy by żaden kodeks pracy nas nie chronił, tych kapitanów. I co zaczęli straszyć tych kapitanów, że oni będą odpowiadali z kodeksu morskiego, jako piraci. Troszeczkę musimy skrócić, przepraszam. Króciutko. Ja tych kapitanów wszystkich wyprowadziłem za bramę. I przyszedł taki, zaraz ich w kapitanacie wszystkich zebrali. Przyszła marynarka wojenna, taki mały admirał z takiej dużej czapce i mówił: na Sybir, wszyscy pójdziecie na Sybir. I kazali im pisać takie pod dyktando zobowiązania, że ci kapitanowie byli przeze mnie i przez strajkujących zmuszeni. Czyli strajk nie był z woli załogi, tylko był z szantażu i z zastraszania i zmuszania. Takie mieli sprytne. No. A przekonali was w ten sposób, no, zobowiązując się do tego, że nie będzie żadnych represji. Tak zresztą załatwili też wspomniane kopalnie Ziemowit czy Piast, mówiąc, że wyjeżdżajcie już chłopcy od Piasta, bo nic wam się nie stanie, nie będzie żadnych szykan ani wobec was, ani wobec rodzin. Oczywiście było to nieprawdziwe, było to kłamstwo, no ale tutaj ulegliście, prawda, tej sile perswazji, można powiedzieć. No więc umówiliśmy się... Perswazji siły może bardziej. Były takie negocjacje na stołówce na Wiślanym i ci oficerowie powiedzieli, że oni dają słowo oficera Ludowego Wojska Polskiego, że nic nam się nie stanie,
To już był siódmy dzień naszego strajku, jeden z najdłuższych strajków na Wybrzeżu. Jak to w tym filmie jest, co Jan Paweł II mówi, że walczyliśmy o swój honor i żeby nie dezerterować. No ale ludzie już byli zmęczeni, już zakłady pracy już się poddawały, stocznia rozwalona, wszystko rozbite, więc my jako ostatni żeśmy tam się i żeśmy się dogadali, że w sobotę, w niedzielę ten strajk zakończymy, ale słowo, że wojsko będzie przestrzegało tych, żeby nas, a ZOMO było rozstawiane od Stoczni Gdańskiej, od Letniewa, od Brzeźna, od Nowego Portu, wszędzie, nie wojsko, przepraszam, ZOMO, wszędzie były te budy ZOMO dookoła. Czyli baliśmy się, że jak wyjdziemy, to nas od razu będą aresztowali. No i okazało się, że zamiast wyjść, to najechali nas marynarka wojenna i zrobili tak zwany abordaż i desant. Czyli żołnierze z tymi kałachami wyskoczyli, marynarze wyskoczyli na ląd i poszli na te stołówki, gdzieśmy się już wszyscy tam skupili, a na holowniki przyszły te okręty, takie mniejsze kutry i z tych przeskoczyli na nasze pokłady. No i też ja się bałem, że to młodzi chłopcy byli ci żołnierze, że jak ktoś tam z naszych złapie mu za lufę, to pociągną, a wszystko to naładowane ostrą amunicją. No więc trzeba było jakoś tak. No i żeśmy mieli taką bazę samochodową na tym Wiślanym, autobusy były i wszyscy żeśmy się ładowali do tych chłopcy, ci strajkujący i kierowcy ich na pełnym biegu wywozili z portu. Jedni do Nowego Portu, inni do Letniewa, inni do Gdańska, większość w kierunku Brzeźna i Zaspy, bo tam najwięcej ludzi, przy morzu Zaspa mieszkało. A ja w takim kominie, komin okrętowy to jest tam, gdzie te wszystkie rury spalinowe idą, to tam mnie ukryli, przeholowali nas ta marynarka wojenna na Westerplatte i mnie o godzinie pierwszej w nocy motorówka przywiozła do Nowego Portu. Ja musiałem chyłkiem i tak się zaczęła druga część mojego życia. To minęło już od tego czasu 6 lat, jak więzienie i ukrywanie się, i drukarnie, i znowu więzienie, i znowu ukrywanie się, i praca w podziemiu. No już to jest duży epizod całej historii mojej działalności podziemnej. 2 razy aresztowany. Pierwszy raz mi sąd przyłożył 5 lat pozbawienia wolności i 4 lata pozbawił mnie praw obywatelskich. A drugi raz, pierwszy raz mnie sprzedali agenci i drugi raz, zresztą ja z własnej głupoty wpadłem, bo mieszkałem, nocowałem w mieszkaniu Ani Walentynowicz razem z moim kolegą, z Antkiem Grabarczykiem, bo on tam zostawił dokumenty. No i okazało się, że tam wszystko na podsłuchu, agenci już na nas czekali, rano nas aresztowali, myśmy tam spali. Już na ulicach Wrzeszcza zostaliśmy aresztowani. Przyłożyli mi 5 lat, 4 lata pozbawili praw, zawieźli do więzienia, do Putulic. No i najpierw byłeś na Kurkowej, potem cię przewieźli. Najpierw byłem do Potulic. Zanim na Kurkowej, to najpierw zmiękczają cię na esbecji w Komendzie Wojewódzkiej. 5 dni, kibel to taki blaszany kocioł. Śmierdziało z tego strasznie. Tych takich bandziorów potatuowanych mi dali i oni do mnie mówią: cześć, siemano kolego, my też jesteśmy Solidarność, nie? Tak na nich patrzę. Próbowali mnie tam zmęczyć, no i w końcu przewieźli. Tam mnie prokurator Ring straszył karą śmierci. Ja mówię: jak to, do kary śmierci? On mówi: ja panu zaraz artykuł pokażę, ten 48 o stanie wojennym. Tu jest paragraf taki, 120 któryś, łącznie do kary śmierci. Ja sobie myślę, jak tutaj nie dam się tak, że taki jestem mięczak. Mówię: pokaż pan mi ten artykuł do tego Ringa. Prokuratora tak patrzy: no dobra, jak do kary śmierci, to przyjmuję. Później jak mi w drugim aresztowaniu, jak się dzielę rok czasu... Może jeszcze wróćmy, przepraszam, tak? To mnie znowu straszyli. Ta kara śmierci zakończyła się 5-letnim wyrokiem, ale jak gdyby nie, to dopiero początek tej historii, bo Andrzej Michałowski nie wrócił po prostu z przepustki. No i trochę krócej siedziałeś niż 5 lat. No, 7 miesięcy siedziałem i...
Solidarność, Alina Pieńkowska załatwiła, ponieważ ona była jako medyk w tym, dzisiaj się nazywa Uniwersytet Medyczny, a przedtem nazywała się Akademia Medyczna. W Akademii Medycznej ściągnęli moją mamę, mieszkała w Dzierżoniowie we Wrocławskim, ściągnęli ją tam do Akademii, położyli ją jako osobę już umierającą. I moja żona pojechała do bydgoskiego sądu, bo to sąd, pomorski sąd wojskowy, mieścił się w Bydgoszczy. I musiała mieć nakaz sądowy, że ja dostanę na ten, niby na ten już pogrzeb mamy 3 dni. Dali mi te 3 dni, a już na mnie czekał Borusewicz i już wiedzieli, że ja już do podziemia nie wrócę. Miałem takie spotkanie w ciągu tych 3 dni z żoną i z synem i z tymi wszystkimi przyjaciółmi i wszystkie te kobiety dawały mi listy do swoich mężów, do potulic. No ja nie mogłem powiedzieć, bo tam byli agenci wśród nas, że ale słuchajcie, ja nie biorę tych listów, bo ja idę do podziemia. To by się nie dało tego. I agent, który wiedział, gdzie było to spotkanie, taką dachówką, to było na wyzwolenia w Nowym Porcie, bo to są bloki takie i tą klatkę takim krzyżem zaznaczał, gdzie to było. I ci ludzie, u których było to spotkanie, od razu rano o 5 już mieli rewizję, już ich aresztowali i tak dalej. No więc tak znalazłem się w podziemiu znowu. A mój syn się pytał, to co tatuś, to już wracasz, tak? Już wracasz, bo myślał, ja też nie mogłem powiedzieć dzieciakowi, słuchaj, nie wiadomo, mgła przede mną, co się, na ile lat jeszcze to się wszystko będzie działo. Dzisiaj, tak jak ja patrzę na księdza Olszewskiego, jak patrzę na tych ludzi, którzy siedzą w tych, przez Tuska i jego bandę, tych bodnarowców i tuskowców męczonych, to ja oni przynajmniej widzą jakieś światełko w tunelu, że my się o nich staramy, że to bandyctwo Tuska się musi w końcu skończyć. A myśmy wtedy w 82 roku, kto wiedział, że ja czarno przed oczami. No, jak mi powiedzieli, że do kary śmierci, a później mi drugi raz w 85 Czaja powiedział, panie, drugi raz jak mnie aresztowali, to pod artykułem przygotowanie do obalenia ustroju socjalistycznego siłą przy pomocy obcych mocodawców. I mówi, wie pan co to jest przy pomocy obcych, jest pan agentem amerykańskim, jest pan szpionem za pieniądze, bo wtedy na ten net, na Narodowy Fundusz Demokracji Kongres amerykański przyznał $1 000 000 i oni ten $1 000 000 uznali, że ja pracuję dla rządu amerykańskiego jako szpion za pieniądze, za dolary. I mówi, nie dostanie pan mniej jak 10 lat. A ja znowu sobie myślę, cholera. Mówię, panie, trzeba tego śledczego, co mi pan tutaj 10 lat obiecujesz, jak mi Ring obiecał karę śmierci. Daj pan sobie spokój z tym 10 lat, ale byłem przestraszony naprawdę. No. Działalność Andrzeja Michałowskiego, to jak państwo słyszą, z jednej strony to jest konspira, to są oczywiście nielegalne wydawnictwa, które drukowaliście, ale to jest też no właśnie to dwukrotne zatrzymanie. No i musimy dojść do tego momentu najbardziej chyba tragicznego, czyli rodziny. Rodzina, najpierw wyjeżdża żona z synem do Norwegii. Ostatecznie ciebie też puszczają, no ale właściwie komuna spowodowała, że ta rodzina się rozsypuje. No więc tak, moja żona już nie wytrzymywała. Już było w 84. To już od 82, to już było ponad 2 lata. We wrześniu to już ponad 2,5 roku. Już nie mogli, żeśmy się sporadycznie widywali gdzieś tam u kogoś i ona już nie wytrzymywała i dostała psychicznych takich problemów. I wtedy moi Norwedzy robili tak zwaną adopcję rodzin tych, którzy byli prześladowani, którzy siedzieli w więzieniach. I taką rodziną adoptowaną, czyli pod opieką norweskich związków zawodowych, stała się moja rodzina. I sekretarz ambasady norweskiej zaproponował, że jak ja się ukrywam i nie wiadomo, co się dalej będzie działo, że norweska ambasada postara się dla niej o wyjazd na polityczny. No i ta, ona nie chciała. I tak nasze ostatnie spotkanie to było
To było w Borach Tucholskich, to takie wakacje nasze było. To był Borusewicz, Alina Pieńkowska, już była w 9 miesiącu ciąży, ten jej syn Sebastian, moja żona, mój syn Marcin i ja. I tam, jak to się mówi, ja ją przekonywałem. Krystyna już naprawdę, jak się to skończy, to wrócisz i tak dalej. No i w końcu ją przekonałem. Bardziej to Marcin, mój syn, mówił mama, bo dla niego to była taka jakby przygoda za granicę. Mama, ale zgódź się, zgódź się. I mnie kamień serca spadł, że wyjechał. Jaki wyjazd był. Na lotnisku rozbierali ją do naga, kazali jej kucać. Powiedziała, że gdzie jest ten pani mąż, to jest szpieg, że ona wywozi jakieś materiały nielegalne. I samolot odfrunął, ona została z rozprutymi walizkami, z płaczącym dzieckiem. Czyli 100 dolarów, zdaje się, tak? Tak. Żeby umożliwić ponowny wyjazd, wylot. Tak, i ten oficer WOP-u powiedział, proszę panią, jak pani da 100 dolarów, to poczeka pani następnym samolotem, ale przez Rotterdam do Oslo pani poleci. Ona mówi, skąd mam mieć 100 dolarów? No wróciła dopiero po 2 tygodniach, drugi raz wyjechała. A ja już miałem ten komfort, że już o syna i o żonę już nie musiałem się martwić. Komuniści chcieli ciebie de facto wypchnąć z kraju, ale to nie było też takie proste, bo wypychając też ci to utrudniali bardzo mocno. W 1986 roku wychodzę jako ostatni z więzienia na Kurkowej i razem z Brusewiczem odtwarzamy wszystkie drukarnie. Wszystko jest teraz gorzej, bo musieliśmy się do podziemia z powrotem chować, bo mamy ogony. Ciągle esbecja za nami chodziła, ale to wszystko odtwarzamy. Wiele drukarni żeśmy otworzyli w Trójmieście. No i a żona ciągle dzwoni, kiedy przyjedziesz. Rok czasu mi powiedzieli, że ja paszportu nie dostanę. I w końcu do mojego kolegi, a jeszcze wpisali jej w dokumenty odprawy na lotnisku, że ona takie futerko z Lisa wywiozła, bo to dostała dla córki jakiegoś tam mojego kolegi, który był za granicą. I oni to futerko wpisali jako odprawę, deklarację, która ma wrócić. I za to przyłożyli karę, Izba Skarbowa, 850 tysięcy dla mnie złotych. I straszny pieniądze. I mało tego, musiałem... To ja mówię, no dobrze, no ale ja na razie nie mam paszportu. Kilkakrotnie byłem na esbecji i esbek mi powiedział, najpierw mieszkanie pan odda. I musiałem wymalować, oddać. A ja tam, mówię, tam moja teściowa mieszka. To mieszkanie spółdzielcze portu. I musiałem wymalować, położyłem klucze w zarządzie portu i okazało się, że dalej mam 850 tysięcy do zapłaty. Koledzy mówią, no to my się złożymy. Ja mówię, nie będziecie się składać na emigrację dla mnie. No i Jacek Taylor, adwokat, założył sprawę sądową o tak zwane ustanie wspólności majątkowej i dopiero jak przyniosłem nakaz sądowy, wyrok sądowy, że nie mam nic wspólnego od 81 wspólności majątkowej z moją żoną, to dopiero mi ten paszport dali, ale dopiero po roku. A jeszcze mało paszport tego. Dali, ale ja za Andrzeja dopowiem, ale... że był to, że była tam taka adnotacja na końcu, że jest to bilet w jedną stronę. W jedną stronę, tak. Po przekroczeniu granicy paszport traci ważność. Do widzenia. Wypierniczej, w jedną stronę. Ale mało tego, jeszcze powiedzieli Grabarczykowi, mojemu koledze, który razem ze mną drukował, też jak go do podziemia brałem, powiedz Michałowskiemu, że jak do tej Norwegii nie wyjedzie, to go grzybiarze znajdą w lesie któregoś dnia. Także już miałem, jak to się mówi, zabukowane, że mogą mnie załatwić. No i tak. W Norwegii już z rodziną się niestety nie ułożyło. Nie ułożyło się, nie. Już nie ten żołnierz, nie ta dziewczyna. Już musieliśmy się rozstać. Ja zaraz szybko wróciłem, no bo tam nie było... Zresztą zająłem się w Solidarität Norge Polen. Byłem wiceprzewodniczącym, jednym z działaczem. Zbierałem pieniądze, maszyny drukarskie i to wszystko szło. Reprezentowałem Solidarność na Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie. No byłem bardzo aktywny i to się żonie nie podobało. Powiedziała, tam byłeś działaczem, ja myślałem, że tu będzie spokój, niestety. Nie? No. Do tego niestety też doszła śmierć syna. I śmierć syna, tak. Tragiczna tak. No ale no tak, takie życie było. No właśnie, czy z tej perspektywy rodzinnej
Możesz powiedzieć, czy rzeczywiście warto było tak się męczyć, tak się starać, tak walczyć? Oczywiście, że było warto, dlatego że ja jestem Polakiem, patriotą, jestem człowiekiem prawym, chcę, żeby ta Polska rosła w siłę, żeby to, o to żeśmy walczyli, o pluralizm, o wolne słowo, o gospodarkę, o państwo polskie, o ludzi, o naród, o wszystko. No i z czego żeśmy się dzisiaj dorobili? W najgorszych, najczarniejszych snach nie spodziewałem się, że dzisiaj moje państwo, moja Polska będzie tak oszukiwana, tak? I to nie zrobili tego tamci ortodoksyjni komuniści, tylko to robi dwóch agentów. Jeden Stasi, a drugi z rodziny banderowców, która została przeflancowana z tamtych terenów, z Bieszczad, tutaj gdzieś chyba Koszalin, czy gdzieś tam ich. No więc dwóch ludzi, którzy nie mają nic wspólnego, którzy nienawidzą Polski. Dzisiaj tą Polskę na naszych, ale co jest najgorsze, że duża część Polaków, a to szczególnie tych młodych, im sekunduje, im to wszystko pozwala na to. I dlatego, jeżeli mogę, to chciałbym się zwrócić z takim apelem. Właśnie jeszcze dopowiem też, że Andrzej Michałowski swojej walki nie zaprzestał. Dzisiaj jest zresztą od wielu lat, dekad razem z przyjaciółmi, z kolegami jest członkiem, założycielem Stowarzyszenia Godność, które właśnie dba o sprawy pamięci, o to, żeby ideały Solidarności nie przeminęły, żeby były wciąż aktualne. Zresztą możemy sobie chyba powiedzieć bez cienia wątpliwości, że tych 21 postulatów sierpniowych nie udało się zrealizować. Jeszcze wiele z nich czeka na jak gdyby wdrożenie. Natomiast Andrzej przygotował też dla nas taki list, taki apel w imieniu Stowarzyszenia Godności. Oczywiście odczytaj, jeśli możesz. Ponieważ jestem bardzo radykalny, to poprosiłem moich kolegów, którzy są bardziej dyplomatyczni, żebym ja nie mówił czegoś, co może zaszkodzić IPN-owi czy redakcji, bo już raz, kiedy byliśmy w Radiu 24, to moja radykalność spowodowała to, że Tadeuszowi odebrano audycję w Radiu 24. Już nie chcę tego błędu powtarzać, w związku z tym ja tak przeczytam to, co... Wcale tak do tego nie podchodzę, myślę, że i tak warto było. Warto było, dziękuję bardzo. Więc panie redaktorze, dziś 35 lat po odzyskaniu niepodległości jest frontalny atak na wolność Polaków. W najczarniejszych snach tego nie śniłem, żeby jakaś banda politykierów bezkarnie i z premedytacją niszczyła mój kraj. Z kolegami z pierwszej Solidarności ryzykowaliśmy wszystko, aby Polska była suwerenna i demokratyczna, a ludzie w niej szczęśliwi. Byliśmy bici i więzieni. Traciliśmy pracę, rodziny i zdrowie, a niektórzy nawet życie. I to wszystko, aby doczekać czegoś takiego jak rządy Tuska. Tragedia. Mamy dziś łamanie prawa, w tym tego najwyższego, bo konstytucji. Mamy jawne lekceważenie Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Niezawisłości Narodowego Banku Polskiego. Trwa wojna z Kościołem, od wieków filarem polskiej tożsamości, a równocześnie trwa ofensywa lewackiej ideologii. Opozycję, na którą głosowała 1/3 Polaków, chcą wypalić żywym ogniem. Zaklepnowano media, w TVP na czele, którą przejęto siłą, a w szkołach likwiduje się kanon polskiej historii i literatury. Zatrzymuje się strategiczne dla państwa inwestycje. Dodajmy, że powszechne akceptowane. Polska polityka zagraniczna zostaje podporządkowana decyzjom Brukseli, a jedynym z przykładów przyjęcie bezsensownego paktu emigracyjnego. Czyli mówiąc, podsumowując to, a w tle jest jeszcze zamysł przerobienia Polski na pokornego członka nowej Unii pod dyktantem Niemiec. I nasz apel Stowarzyszenia Godność i wielu takich ludzi, którzy walczyli o niepodległy byt państwa polskiego. Ja jestem zwykłym obywatelem i nie prawnikiem, więc nie wiem, co w tej sytuacji można zrobić poza wyjściem na ulicę. Co na to przykład pan prezydent Andrzej Duda konkretnie i w zgodzie z prawem może uczynić. Ale uważam, że potrzebna jest jego pilna interwencja. Przecież prezydent jest strażnikiem konstytucji. Panie prezydencie, to trzeba przeciąć. Apelujemy o to. Nie można pozwolić na autorytaryzm i rozkład państwa, a to grozi dziś Polsce. Tak myśli wielu z nas, byłych więźniów politycznych oraz działaczy podziemnej Solidarności. To jest nasz apel do prezydenta. Nie można przespać tego, bo można zostać prezydentem, który przegapił swoją szansę. Proszę Państwa, to jeszcze może nakłonię Andrzeja Michałowskiego do
do tego, żeby się pochwalił, co przez tyle lat osiągnęło Stowarzyszenie Godność, przynajmniej tak skrótowo. No więc, wiele wam się udało. No tak, my Stowarzyszenie Godność powstało wtedy w 1993 roku, kiedy komuniści nas, Solidarność, ograli i Miller i to całe towarzystwo zostało, przejął rząd, a Kwaśniewski został prezydentem. No więc wtedy postanowiliśmy coś zrobić, bo się okazało, że Związek Zawodowy Solidarność był bardzo słaby, sam nie mógł tego zrobić i my, działacze podziemnych struktur, żeśmy założyli Stowarzyszenie Godność. No więc od tego czasu, od 93, ciągle jest taka książka, którą myśmy wydali na 30-lecie Solidarności. Tam są nasze wezwania, apele, wszystkie oświadczenia, jak żeśmy się spotykali ze Szczęboszem, jak on nam mówił, że sądownictwo się oczyści, jakie to było oszustwo to wszystko. I myśmy przez te, minęło 35 lat od tego czasu. No więc w tym czasie żeśmy zbudowali pomnik Anny Walentynowicz w podziękowanie za wolną Polskę w Parku Reagana, piękny pomnik papieża i Ronalda Reagana. To epitafium takie po wizycie Jana Pawła II na Westerplatte, piękny z tą apoteozą jego, że każdy z was, młodzi przyjaciele, ma swoje Westerplatte. Musicie, nawet jeżeli nie wymagają tego od was, to wy wymagajcie od siebie, żeby bronić honoru człowieka, godności, sprawiedliwości. To są te wszystkie przesłania. W Bazylice Mariackiej mamy różnego rodzaju epitafia, podziękowaniu za takim jak Krzysztof Wyszkowski i bardzo wielu ludzi, którzy modlili się w tej wielkiej świątyni o niepodległy byt państwa, o wolną Polskę. Tam mamy epitafium pułkownika Kuklińskiego, który mnie sam osobiście opowiadał, że ja mówię, dlaczego panie pułkowniku, pan tak sam jak ten samotny wilk? On mówi, panie Andrzeju, w wojsku było mnóstwo takich jak ja, tylko Amerykanie mi powiedzieli, że macie wśród siebie tylu różnego rodzaju agentury, że jeżeli was będzie dwóch, to przyjdzie trzeci i nikt nie będzie wiedział, kto was sypnął. W związku z tym Amerykanie postawili jeden warunek, tylko ty, jeden. I wtedy mamy szansę to wszystko, bo on był dla nich za cenny, żeby jego wiedza, jego tyle dokumentów, które on już przekazał, żeby stworzyć jakąś organizację w wojsku, która to wszystko zaprzepaści. No więc nasza organizacja w dalszym ciągu to filmy, które powstały. Dzisiaj powstał przepiękny film Prawda, jak obalono komunizm, dzięki inicjatywie Stowarzyszenia Godność. Jeżeli państwo wejdziecie na Google, to nazywa się ten film Święty Sojusz Przymierze przeciwko Imperium Zła. Tam pokazujemy naprawdę, nie jak Wałęsa mówi, że on z Danką obalili komunizm, a może papież miał 15% w tym udziału. No więc nie można poniżać prawdy, godności ludzi, bo żeśmy wszyscy walczyli o tą wolną Polskę, a nie, że to robił jeden człowiek, a papież może... Także zachęcam do obejrzenia tego filmu Sprzysiężenie to przeciwko złu, które jak obalono Imperium Sowieckie. To jest ten film. Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, odwołując się do tego stwierdzenia Ojca Świętego Jana Pawła II, ponieważ każdy ma swoje Westerplatte, to może z Polską nie będzie tak źle. Taka jest moja... Mój wniosek z naszego spotkania. Andrzej Michałowski, antykomunista, człowiek pracy. Można powiedzieć, że to jest właśnie sens Solidarności w takich osobach. Dzięki nim ta Solidarność powstała, nie dzięki wielkim liderom, często właśnie takim nadmuchanym bardzo, bardzo mocno i nieprawdziwym. Chciałoby się skończyć tutaj spotkanie z Andrzejem Michałowskim, ale może Państwo mają jeszcze jakieś pytania, to oczywiście zachęcamy. Krzysztof Wyszkowski, tylko poprosimy Krzysztofie, jakbyś mógł do kamery też powiedzieć, czyli musisz się ustawić tutaj. Z Andrzejem miałem przyjemność przegadania wiele godzin, ale dzisiaj się dowiedziałem, że o czymś nie wiesz, drogi Andrzeju. Mianowicie mówiłeś, że w marcu 78 roku
esbecy przebrani i tak dalej. Tak, byli tam esbecy, którzy bili studentów, ale byli też tam robotnicy. Był tam aktyw, tak zwany aktyw młodzieżowy ze Stoczni Gdańskiej. I kto był w tym aktywie? Lech Wałęsa mi opowiadał, jak zwołano, bo on był członkiem ZMW. Zwołano ten aktyw, zaprowadzono ich pod dyrekcję, tam stały już autokary i rozdano im pocięte kable. I Lech mi opowiadał, jak się to tak walnęło, to uch, jak bolało. I Lech Wałęsa był w marcu, tłukł studentów, a potem oczywiście został przyjacielem pewnego studenta, który dzisiaj znany jest jako premier. Tak jest. No tak. To nie było pytanie, ale stwierdzenie, że już dopowiedzenie do historii. Drodzy Państwo, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Ale prosimy tutaj, bo to się musi nam nagrać, czyli musimy uwiecznić, żeby było wiadomo, kto i co mówi. Tadeusz Krawczak, były dyrektor 22-letni Archiwum Maknowych. W swoim czasie od rodziny Siły Nowickiego, od Marysi, przejęliśmy archiwum jej męża. I wśród tych, do pana redaktora, i wśród tych papierów, które są przejęte, tutaj jak słuchałem pana Andrzeja i patrzę na Krzysztofa, warto by było, żeby ktoś z państwa sięgnął. Między innymi są notesy i zapiski Lecha Wałęsy. Maruscyk zabezpieczył te rzeczy, a Marysia nam to przekazała razem z archiwum ojca. A więc wy jako uczestnicy wtedy w Gdańsku tych wszelkich działań, warto, żebyście rzucili okiem na te zapiski. Nie wiem, czy Wałęsa w ogóle pamięta, że takie rzeczy stworzył. Więc jako historyk i archiwista zapraszam do lektury do archiwum Maknowych. No, dziękuję. Bardzo dziękujemy, panie dyrektorze, panie doktorze. To jest oczywiście spotkanie przede wszystkim o Andrzeju Michałowskim, o Lechu Wałęsie też przy okazji, jak państwo słyszeli, bo tego nie unikniemy. Ta postać również w historii Andrzeja Michałowskiego się pojawiła. Tak, jeśli mogę, bardzo proszę, chciałbym przedstawić człowieka, który najwięcej filmów zrobił. Wyciągnął nas, prostych żołnierzy Solidarności, z niebytu. A to dzięki, że Stowarzyszenie Godność, Telewizja Polska, którą reprezentował wówczas Jacek Kurski, IPN, którą reprezentował Karol Nawrocki i Piotr Duda, Solidarność, podpisaliśmy porozumienie, żeby Telewizja Polska zrobiła kilka przynajmniej filmów o prawdzie historycznej. No i mamy dzisiaj tutaj głównego reżysera, pan Sławomir Keller. Sławek, bardzo proszę, chodź, pokaż się tutaj na moment. Poprosimy tutaj łaskawie. To nic. To jest główny sprawca tych wszystkich filmów, które wyciągnęły nas z niebytu. No, bardzo mi miło, że jestem zaskoczony tym lukrem, który dostałem. Otóż okazało się, że panowie z Portu Gdańskiego mają mnóstwo fantastycznych tematów, a najciekawsze było to, że Port Gdański w stanie wojennym przez 7 dni, jak już stocznia upadła, bronił się przed ZOMO, przed marynarką wojenną, został osaczony. No i o tym zresztą Andrzej Michałowski jako bohater opowiadał. I opowiadał też dzisiaj tę historię, oczywiście. Na cyklu filmów, które były o nieznanych działaczach Solidarności. No i to chyba wszystko, dzięki. No i dziękujemy tobie, Sławek, że jak to powiedział Kurski, nie wiedziałem, mówi, że ten Keller takie piękne filmy robi. To cóż, drodzy Państwo, będziemy kończyć nasze spotkanie. Dziś gościem Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL był Andrzej Michałowski, antykomunista.